Polsko! Słuchajcie! A propos! Pilocik! Wychodzą nasi! Polska, Korea! Uwielbiam ten odgłos! Mnie to koi bardziej niż Beethoven. Jak wyszli, słuchajcie, na rozgrzewkę, to byłem dumny, że jestem Polakiem. Nasi same dwumetrowe King Kongi. Takich przygotował przez 2 lata MGL. No nie wszystkich. 10 i na końcu Oli. Ale to każdy zespół jakąś maskotkę musi mieć. Ale reszta gladiatorzy z lewej 11. Z początku domyślałem, że to są te dzieci, co się z nimi wychodzi. Patrzę bliżej, nie, to Korea. I sobie pomyślałem, no i z czym do ludzi mikroprocesorki? Polska was zmiecie w pył. Polska! 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 Słuchajcie, słuchajcie, jaka była różnica wzrostu, szczególnie jak stanęli do hymnów. O, a propos. Nie, a to nie o to chodzi. Słuchajcie, ale nam hymnik zaśpiewała. Czy jak wyszła, słuchajcie, jak wyszła, to się rozpłakałem. Nie, bo ja przez moment myślałem, że mi sąsiad przestawił antenę na dachu. Na festiwal w Opolu. Zawsze puszczali staśmy oszczędnie, bezpiecznie. Jak zaczęła, to tak strasznie płakałem. Nie, bo ja myślałem, że ona śpiewa, kiedy ranne wstają zorze. Ale słuchajcie, no. Co pomyślałem, to nie jest taki zły pomysł. Gramy z gospodarzami, niech kobitka zaczyna od modlitwy. Ale to, że ja byłem zaskoczony, to nic. Ale jak zaskoczeni byli nasi. Ale to, że nasi byli zaskoczeni, to nic. Strasznie zaskoczona była Korea. Nie, bo oni myśleli, że to może ich. Wszyscy byli zaskoczeni. A tu jeszcze, słuchajcie, kamerka na lożę cesarską. A tam dziąg, 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 ding. Obok niego nasz cesarz. Ta śpiewa. Polska! 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 I słuchajcie! Ta śpiewa, a ten z Korei na naszego cesarza. A nasz. O, taki mamy teraz hymn. Po reformie. Tak, po reformie, bo 4 razy wolniej. Czy ja już się od tego czasu zacząłem modlić, żeby tempo hymnu nie miało wpływu na tempo gry naszych? Czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie miało? Słuchaj, ta śpiewa, druga zwrotka, trzecia. Ten z Korei. A this is wonderful, beautiful. Beautiful. A nasz. A ja tej pani nie znam. Nigdy jej na oczy nie widziałem. Słuchajcie. Polska! 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 Słuchajcie. 3 minuty do meczu. SMS. Wszechwładny. Odbieram. Proponujemy ci zabawę konkurs. 10-15 plus VAT. Które miejsce zajmie Polska w Mistrzostwach Świata? A. Pierwsze, B. Drugie, C. Trzecie, D. Czwarte. No i które wcisnąłem? Pewnie, że A. Pół roku obiecywały mi to gazety, że Polska będzie mistrzem. Płyń po drutach 10-15. Pomnóż panu fortunę. Tak. Pomnóż. Już tej dychy nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Stoi przed wami sponsor reprezentacji Polski. Minuta do meczu. Już się grzeją, a tu sąsiad mi puka w ścianę. Jeszcze nigdy nie zadzwonił. Chytrus. XXI wiek, ten przez szklankę ze mną gada. Będzie pan oglądał? Co będę? Oglądam! Sąsiedzie, jedziemy! Opole, jedziemy! Minuta. Polska! Polska!
Polska!